Chara ma nerwice. Oj, weźcie, z nerwicu nic nie mówcie. Ja pierdzielę. Ja to z domu, kurwa, wychodzić nie mogę. Bo muszę się zawsze wracać i sprawdzać, kurwa, jebaną klamkę, nie? Czy aby na pewno głupie drzwi zamknąłem. I potrafię tak przekręcić tę klamkę, sprawdzić. No, kurwa, zamknięte. Ale nie pójdę sobie. Sprawdzę jeszcze drugi, trzeci raz, nie? Alicja to mnie ma dość, jak wychodzimy. To wszystko dlatego, że kiedyś zostawiłem drzwi otwarte i poszedłem w pizdu na oścież. Byłem wtedy, ja nie wiem, jakoś to była druga gimnazjum czy coś takiego. I ja nie wiem, jak to się stało. Ja nie wiem, jak to się stało, naprawdę. Wychodząc, zostawiłem drzwi na oścież otwarte i poszedłem sobie w pizdu. Do szkoły wtedy poszedłem, a byłem ostatni, który wychodził z domu. I mama do mnie dzwoni, wkurzona i tak dalej, bo ja byłem ostatni, nie? Że właśnie zostawiłem drzwi otwarte. No. Tak na oścież. Ale na szczęście nikt nic nie ukradł. Mieszkaliśmy wtedy na ostatnim piętrze i tam po prostu mało osób chodziło. Więc przez cały dzień nikt tamtędy nie przechodził chyba. Albo przechodził ktoś, kto mieszkał na tym piętrze i po prostu, to nie wiem, nie wszedł, nie? Ale przypał by był. Przypał by był, jakby mama wróciła, a tam pusto w chałupie, kurwa, bo głupi dzieciak zostawił drzwi otwarte, no. I od tamtego momentu ja potrafię, ja, jak mi się coś uroi, to ja na przykład, nie wiem, wyszedłem sobie, jestem już 500 metrów od domu, na przykład jak jestem sam, nie? Że Alicji na przykład nie ma akurat i jestem sam i nie ma nikogo w domu. Ja wychodzę sobie, ja potrafię pójść sobie 500-600 metrów i coś mi się odpierdoli we łbie i wrócę się sprawdzić klamkę, nie? No.